Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj zrobimy pyszny obiad dla całej rodziny. Zapiekankę makaronową, gyros. Robiłam już taką, tylko w wersji z ryżem. Tym razem jest makaron. Wyszło rewelacyjnie. Do tego naprawdę szybkie i proste do zrobienia. Smakuje super nawet na drugi dzień. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem. Zaczynamy od ugotowania makaronu w osolonym wrzątku. Jedno opakowanie 500 g makaronu. U mnie są to świderki, ale mogą być również rury cięte lub inny makaron. Dowolny kształt. Gotujemy al dente i odcedzamy. Dwie piersi z kurczaka kroję w kostkę. Na patelni rozgrzewam odrobinę oleju i podsmażam kurczaka. Oczywiście doprawiam go jeszcze do smaku przyprawą gyros. Możecie dodać również odrobinę soli i pieprzu. Smażymy na złoty kolor. Przygotuję pozostałe składniki, 4 ogórki korniszony, kroję w plasterki. Jedną czerwoną paprykę kroję w kosteczkę. Mam również odcedzoną puszeczkę kukurydzy i starty żółty ser. Do makaronu przerzucam kurczaka podsmażonego razem z całym tłuszczykiem z patelni. Dodaję również pozostałe składniki. Dodaję również garść żółtego startego sera. Resztę zostawiam do posypania wierzchu. Teraz sos. 4 łyżki keczupu, u mnie pikantny. Dodaję do niego 2 ząbki czosnku i 4 łyżki majonezu. Mieszam sos i dodaję go do pozostałych składników. Wszystko razem mieszam. Przekładam do żaroodpornego naczynia i posypuję wszystko solidnie pozostałym żółtym serem. Stawiam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni i piekę około 20-25 minut, aż ser mi się całkowicie roztopi i zarumieni. I gotowe. Można nakładać. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!